Jak wiadomo, książek do Minecrafta jest wiele. Na YouTube można znaleźć sporo filmów na ich temat, aczkolwiek ja jestem w posiadaniu jednej z najnowszych książek od Mojang, w której to zawarte są przeróżne wyzwania. W dniu dzisiejszym spróbuję stawić czoła 15 zadaniom od twórców gry. Dobra, więc pierwszym naszym zadaniem jest spakuj się. Aby ułatwić sobie życie, pamiętaj o umieszczeniu w ekwipunku kilku ważnych rzeczy. Na pustyni nie ma owiec. Nie będziesz potrzebować wełny, aby zrobić łóżko, zamiast tam miejsce na skąpę zapasy żywności. Weź to, czego potrzeba, aby pozyskiwać ją samemu. Spakuj nasiona, sadzonki, ziemię, motyka, a także wiatr rozwodą. Okej. Teraz się trzeba przygotować do wyprawy. Zrobić wszystkie kroki z kroku pierwszego. Masło maślane, wiem. Na samym początku zająłem się tworzeniem podstawowych narzędzi. Później złapała mnie alergia na osoby, które jeszcze nie dały suba. Później wykopywałem kamień, następnie znalazłem kurczaka i tak jak kobiet nie pyta się o wiek lub skipera o to, co stało się w Danii, tak mnie nie pytajcie, co stało się z tym kurczakiem. Żelazo w ogóle tutaj jest. Po zebraniu żelaza wziąłem się za zdobycie nasion, a następnie odkryłem strukturę, która może mi pomóc. Co tam robi ten outpost? Jeszcze owce są, dobra, musimy to tam zbierać, no. Kolejne żelazo widzę. Dawaj mnie. Dobra, już będziemy mieli na wiaderko. A... Dobra, zabieramy to stąd. No nie, sprint mi się skończył. Oj, będzie ogromny problem z jedzeniem. Dziękuję bardzo. Trzeba zrobić piec. Trzeba przepalić żelazo. Zrobić wiaderko z wodą. Wziąć trochę ziemi i motykę zrobić. I możemy wyruszać. Natomiast jeszcze przed wyruszeniem na pustynię wziąłem się za zbieranie ziemi, przepalenie żelaza i zrobienie z niego wiadra. Ja będę trochę mądrzejszy, ponieważ wezmę sobie dwa wiaderka wody, żeby już mieć nieskończone źródełko wody na pustyni. Moi drodzy, docieramy do pustyni. I tutaj zaczyna się prawdziwa przygoda. Wioska w ogóle jest, co jest? Oczywiście, żeby nie było tak łatwo, wyrzuciłem wszystkie itemki, których nie było wymienionych jako te, które miałem sobie przygotować na starcie z pustynią. Dobra, drugi krok. Jeśli wybierzesz się na pustynię z pustym ekwipunkiem, będziesz musiał splądrować kilka osa i zebrać wszystko, co tam znajdziesz. Na pustyni nie pozyskasz drewna, więc będziesz musiał ukraść łóżko, stół rzemieślniczy i nasiona. W skrzyniach możesz też znaleźć sadzonki drzew. Nie zaskarbisz sobie w ten sposób sympatii osadników, ale cóż począć? Racja. Więc teraz robimy tak. Wbijamy do spanka. Skoro nie mamy drewna, nie możemy już opuścić pustyni, to trzeba sobie będzie jakoś poradzić i trzeba będzie znaleźć stół rzemieślniczy. Już go mam, także stół rzemieślniczy zabieramy. Łóżko też zabieramy. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Dobra, skoro mamy stół rzemieślniczy i mamy tutaj jeszcze do zjumania trochę jedzonka. Do znalezienia mi jeszcze zostały nasiona. Czy tutaj jest tak zwana farma? Czy oni tutaj coś uprawiają, żebym wziął stąd nasiona? Wiadomo, mam jeszcze swoje, ale cudze lepsze. Nie ma. Ta wioska nie ma tych pól uprawnych. Okej, no to skoro ona nie ma pól uprawnych, to trzeba lecieć dalej. Wyruszyłem więc w poszukiwanie następnej wioski, aczkolwiek spotkałem się z jednym małym takim tyci problemem. No i doszliśmy do końca pustyni. A mi się skończyło jedzenie. Czyli nie ma tutaj drugiej wioski. Czyli możemy uznać, że te nasiona, które mam w ekwipunku, też się nadadzą. Trzeba wrócić tam, ogarnąć sobie jedzenie i robić dalej wyzwania. Ej, w sumie ja nie pomyślałem, że ja mam jeszcze chlebki, nie? W takim bądź razie, jak mamy cały ten krok zrobiony, to teraz jaki jest trzeci krok? Stwórz narzędzia. Na pustyni nie ma drzew, więc stworzenie narzędzi nie jest łatwe. Zbierz patyki z uschniętych krzewów. Jeżeli znajdziesz w skrzyni w osadzie kilka sztabek żelaza i stół rzemieślniczy, będziesz mógł zrobić podstawowe narzędzia, począwszy od kilofa. Problem jest taki, że ja chyba splądrowałem całą tą, ale jeszcze zobaczę, czy tutaj nie będzie żelaza. Dobra, patyczki, daj mi patyka. Dobra, myślę, że telepatyk nam styknie. Aha, przecież jest tutaj pan golem. Ja sobie tutaj postawię beda lepiej. Nie! Dobra, dobra. Aha. Cztery, dobra, fajnie. Teraz tak. Zróbmy sobie iron pickaxe. Wyjazd mi z tego łóżka. Ja jeszcze teraz tylko chcę odzyskać sobie moją... Co tu się dzieje? Dlaczego mam x-raya? Halo. Teraz chcę sobie odzyskać moją motykę, ale chyba tu nie będzie kamienia. Nie, jest, dobra, git. Dobra, i teraz muszę oszczędzać na żelaznym kilofie, no bo będzie problem, nie? Dobra, jaki jest kolejny krok? Osiedl się. Po splądrowaniu osad, pora na znalezienie sobie jakiegoś miejsca nad rzeką. Dlaczego akurat tam? Ponieważ do budowy farmy potrzebne jest źródło wody. Akurat tak się składa, że tutaj mam taki fajny zakątek z wodą. Trzeba się osiedlić. Dobra.
Dobra, mamy schronienie. Tutaj mamy nasze łóżeczko. Od razu sobie pójdziemy spać. Fajnie. Następnym krokiem jest zasadzenie drzewa. Kiedy uzbroisz się już w narzędzia, czas wydobyć nieco ziemi, a także innych przydatnych surowców, takich jak węgiel, żelazo czy kamień. Gdy zgromadzisz wystarczająco dużo ziemi, zasadzisz sadzonki drzew. Innym sposobem na zdobycie ziemi jest ponowne plądrowanie osad. Dobra, idziemy po węgiel, idziemy sobie po całą resztę. Widzę, że tu jest mineshaft, piękna sprawa. Widzę żelazo, żelazo. Po wydobyciu węgla i żelaza przyszła pora na zasadzenie drzewa, aczkolwiek nie miałem żadnej sadzonki, więc musiałem spytać Mojang o zgodę, czy mogę opuścić na chwilę teren pustyni. O wielki Mojangu, czy mogę opuścić na chwilę pustynię, aby zebrać sadzonkę do drzewa? Nie wiem, co powiedzieć. Aha, uznajmy, że otrzymałem zgodę. Daj no sadzonkę. Dobra, mamy to. Wracam, nic nie biorę. Rośnie. Następne zadanie to zbuduj farmę. Aby stworzyć farmę, zgromadź bloki ziemi i umieść je w odległości 4 bloków od rzeki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, stwórz motykę, abyś mógł zamienić ziemię w pole uprawne. Następnie zasiej nasiona, które zdobyłeś w osadach. No i tu jest problem, bo nie mam tego, tych nasion z osad, ale mam nasiona takie. To będzie nasze pole. Tutaj pisało w 4 bloków od rzeki. Ja to zrobiłem tu, żeby nie targać wody po prostu. Wiecie o co chodzi. Następny krok. Zrób mączkę kostną. Istnieje prawdopodobieństwo, że na tym etapie twój pasek głodu zacznie się wyczerpywać. A może twoje rośliny nie rosną dość szybko. Istnieje sprawdzony sposób na przyspieszenie ich tempa wzrostu. Użyj mączki kostnej. Możesz położyć się spać albo wyruszyć w mrok na poszukiwanie szkieletów. Jeśli uda ci się je pokonać, zbierz kości, które z nich wypadną i zrób mączkę kostną. Okej. Dobra, zaczyna się robić noc. Są szkielety. Dobra, mamy 10 kości. Robimy z tego mączki kostne i mamy to zadanie zrobione. Nasze drzewko urosło. Cudownie. Gdzie mi po moich uprawach ty chodzisz? Następne zadanie to złap króliczka. Nie jesteś dość odważny, aby zdobywać mączkę kostną walcząc. Masz więc wybór głodować albo schwytać królika. Jedyne mięso, jakie znajdziesz na pustyni, pochodzi od słodkich małych króliczków. I co teraz? Jestem odważny i zrobiłem tą mączkę. Jakby tą mączką kostną zadziałałem. Więc ten krok jest zaliczony. Nie będziemy bili biednych, małych, słodkich króliczków, prawda? Zbuduj bazę. Masz już po dziurki w nosie niebezpieczeństw związanych z życiem na otwartej przestrzeni. Pora zbudować bazę. Najlepszym materiałem budowlanym dostępnym na pustyni jest piaskowiec. Łatwo go zdobyć i zrobić samemu. A baza idealnie wtopi się w otoczenie. Robimy tu. To skoro jest nam potrzebny dużo piasku, zróbmy sobie tak. Pyk, żelazną łopatę. Zróbmy sobie kamienną łopatę. No i w sumie musimy skroić nasze drzewko troszeczkę. Nazwijmy to drzewo Iwan. I od tej pory stali się najlepszymi przyjaciółmi, którzy nie potrafili bez siebie żyć, którzy tworzyli przepiękne historie. Każdemu z was życzę takiego Iwana. A teraz już wróćmy do zadania. Iwan wyrósł! Iwan, jak ty wyrosłeś, chłopie! Ja cię nie widziałem tyle czasu! Panny to się za tą pewnie oglądają, co Iwan? Dobra, moi drodzy, naszą bazę ukończyliśmy. Wygląda ona tak. Następny krok polega na tym, żeby postawić piec. Przy odrobinie szczęścia podczas kopania wydobyłeś dość bruku, aby zbudować piec. Przyda się on do wielu rzeczy, m.in. do wytapiania rudy lub pieczenia mięsa, a może znalazłeś już jakiś piec, plądrując osadę. Tak się składa, że bruku to mam akurat pod dostatkiem. Więc stawiamy piec. Mamy zrobione te zadanie, ale zanim to wszystko nastąpi, przepalmy. W sumie to zróbmy sobie przepalarkę. Tak więc teraz, kiedy miałem już przepalone całe żelazo, wziąłem się za zrobienie zbroi oraz za ulepszanie swoich przedmiotów. Dobra, następny krok to wytrop wielbłąda. Te pasywne moby są wysokie, więc gdy podróżujesz na ich grzbiecie, nie dopadną cię wrogie moby. Wielbłądy to najlepszy środek transportu na pustyni, siodła znajdziesz w osadach, w skrzyniach lub piramidach. No i tutaj jest jeden mały problem, ponieważ jestem na wersji 1.19.2, a wielbłądy występują od 1.20, więc to niestety nie mam jak wziąć wielbłąda. Ale za to weźmiemy sobie Iwana na naszą podróż. Iwan będzie naszym wielbłądem, chodź Iwan, więc teraz będziemy wszystkie zadania robić z Iwanem. Kolejne wyzwanie to czas na kopanie. Jeśli zgromadziłeś już wszystko, czego potrzebujesz, wskocz na wielbłąda, czyli na Iwana, by znaleźć jaskinię, w której będziesz mógł zająć się wydobywaniem. Głęboko pod ziemią na pustyni znajdziesz diamenty, które wykorzystasz do stworzenia narzędzi i zbroi. Możesz nawet natrafić na bujną jaskinię. Okej, ja sobie jeszcze zrobię tylko tarczę i możemy iść. Tam był mineshaft, z tego co pamiętam. I tam pójdziemy. A ty, Iwan, się trzymaj, bo czeka nas super przygoda. Przypadkowo pominąłem jedno zadanie. Jest to pora na pochodnie. Jeśli nie chcesz, aby
aby w twojej bazie spawnowały się moby, musisz stworzyć kilka pochodni. Zbierz patyki z uschniętych krzewów albo znajdź węgiel pod ziemią. Możesz też pozyskać węgiel drzewny, aby zrobić wystarczająco dużo pochodni i oświetlić bazę. Ja akurat węgla mam pod dostatkiem. Drewna też, bo Iwan się z nami dzieli swoim dobrobytem. Zróbmy sobie kilka pochodni. Postawmy sobie tu. Postawmy sobie je tutaj wokół bazy również. Dobra, mamy to zadanie zaliczone. Wróćmy teraz do poszukiwania kopalń. Siemanu! O, cie, kurde, Bella. Dobra, mamy tutaj nasze złoto. Sztos. Dobra, złota mamy już full. To ile mieliśmy go zebrać? Dobra. Mamy też nasiona, fajnie. Jak ma być głęboka kopalnia, to będzie głęboka kopalnia. A few moments later. No niestety, moi drodzy, myliłem się. Chyba, że... No niestety, myliłem się. O, kurde. Nie. Jestem chyba nad tą lawapulką, co ją wcześniej widziałem. Dobrze mówię? Źle mówię. Ale tu już jest głębsza kopalnia. Sztos. Tu coś jest. Nie no. Żeby tak duża kopalnia była i ani grama diamentów. Serio? No nie ma no. Normalnie nie ma diamentów, nie? Nie, dobra, są. Mamy. Na razie nasz pierwszy diament. Dobrze się zapowiada. Tu byłem? Tak, tu byłem. O, o, o. Nie, czekaj, tu też byłem. Są kolejne. Dobra, jeszcze jeden. Muszę mieć chociaż jeden element zbroi. A do tego potrzebny mi jest jeszcze jeden diament. Będąc totalnie zawiedzionym tym, że nie znalazłem jeszcze ostatniego diamentu, postanowiłem, że zejdę lekko głębiej, przekopię się obok jeziora z lawą i poproszę Iwana o pomoc. Iwan, proszę cię, Tylko wyciągnąłem Iwana, nie? I już mam ostatniego diaksa. Let's go! Tak, wiem jak to wygląda, dlatego postanowiłem, że podam wam seed mapy oraz kordy diamentów, które znalazłem. Wychodzimy stąd. Co się dzieje? Mamy jeszcze jednego. Dawaj, dzięki. Witam powierzchniu. Wracamy do bazy. Iwan, jesteś kochanym przyjacielem. Spędzam z tobą cudowne chwile w moim życiu i w tym całym wyzwaniu. I ogólnie jesteś kochany i nigdy bym cię nie wymienił na żadnego wielbłąda. Tak więc mamy diamenty na nasz set i mamy 10 golda. Także zróbmy sobie diamentowe buty, po prostu odłóżmy golda. I mamy zrobione to wyzwanie. Następnym wyzwaniem jest prosperuj. Jeśli udało ci się dotąd przetrwać na pustyni, doskonale. Ale jeśli chcesz radzić sobie naprawdę dobrze, znajdź osobę taką, w której cieszysz się dobrą opinią. Wybierz się tam z ekwipunkiem i wymień różne dobra na inne przedmioty, handlując z osadnikami. Lecimy. Mam nadzieję, że nie będą pamiętać, że ich okradałem. No o co wam chodzi? Dobra, niestety musimy troszeczkę króliczki popolować. Jest królik! Tylko ten jest chyba za mały. Jednak nie. O, jest kolejny! I jeszcze jeden tam jest! No nie, tylko skórę dostałem. Mięso sobie leżało. No nie. Kolejny. Dalej bez mięsa. Mamy, mamy. Nawet dwa. Dobra, let's go. Dzięki. I daj mi to. Pięknie, dziękuję panie. Został nam ostatni krok i jest to piramida. Nie znalazłeś w osadach tego, czego ci potrzeba? Poszukaj przydatnych przedmiotów w piramidzie. Bądź jednak ostrożny. Skarby ukryte w tych generujących się naturalnie budowlach są chronione przez pułapki. Jeden fałszywy krok i bum. Ale cztery skrzynie z łupami są chyba warte podjęcia ryzyka. Oczywiście, że tak. I piramidka jest tutaj. Także let's go. Dobra. Kości, kości, kości i kości. Super mi skarby! Mega, mega skarby.